Cześć, tutaj Gracz Niedzielny, a to jest 62. odcinek przygód dzielnego Geralta z Rivii, Wiedźmina z profesji. No i jestem cały czas w Nowigradzie, a właściwie Wiedźmin jest cały czas w Nowigradzie. No i jestem w tej chwili na etapie wykonywania zadania, w którym to muszę znaleźć sukuba, którego Wiedźmin podejrzewa o zabójstwa strażników miejskich. To zlecenie dostałem od jednego z oficerów Straży Miejskiej. Po prostu członkowie Straży Miejskiej ginęli tutaj w niewyjaśnionych okolicznościach i Wiedźmin po przeprowadzeniu w poprzednim odcinku krótkiego śledztwa doszedł do wniosku, że no to jest wina Sukuba. No i w tej chwili muszę się dostać do tego domu. A co ja w ogóle w tej chwili muszę zrobić w Nowigradzie, czyli jakie jest moje zadanie główne? Otóż muszę znaleźć dom, a właściwie coś, co odziedziczył Jaskier. Jaskier, mianowicie odziedziczył Zamtus. Czegoż innego można by było się po nim spodziewać, tak? Także odziedziczył Zamtus i muszę do tego Zamtusa się udać. Natomiast w międzyczasie, tak zwanym międzyczasie, rozpocząłem zadanie poboczne, właśnie tutaj rozwiązanie zagadki śmierci. Strażników, zatytułowane też bardzo ciekawe, śmiertelne rozkosze. Dobra, muszę tu znaleźć sposób dostania się do domu. Pierwsze drzwi, które widzę, są tutaj. Ale one są niestety zamknięte, więc poszukam innego wejścia. Oczywiście użyję wiedźmińskich zmysłów do tego celu. Tutaj mieszczanin, który obok mnie krążył, przewrócił się. A, chłopak miał za ciasne buty po prostu. Dobra, tutaj też jakieś woreczki są, w których mogę coś pozyskać. I gdzie sadło. I dwa razy niedźwiedzie. O, jeszcze coś jest ciekawego. Wiedźmin, nie odwróć się. Ojej, co jest? Cztery sztuki niedźwiedziego sadła, nieźle. Wydaje mi się, że zdeptałem tego biednego mieszczanina. Gdzie tu może być jeszcze wejście? Tu z tej strony jest jakieś wejście. Spróbujmy tędy. Okej. Tutaj, to jest coś, co mogę rozwalić ardem. W związku z tym szybciutko się na arda przerzucę. Pięknie, Wiedźminie, to zrobiłeś. Wracam do Quen, gdyby miało mnie coś tutaj zamiar zaatakować. Oczywiście użyję wiedźmińskich zmysłów. To wygląda na to, że nic ciekawego. Nic wartościowego tu nie ma. Ale jest coś, na co mogę użyć arda. Spróbujmy jeszcze raz tutaj wobec tego powalczyć z ardem. Niestety nic to nie dało. Wracamy do Płena. Tutaj nic ciekawego nie ma. No tutaj... A tu jakieś schody wygląda na to są, także spróbuję się na nie udać. Okej. W zimorodku to tak karmią, że potem dwa dni głodny nie chodzisz. Trzeba tylko w dobrym miejscu się ustawić, jak resztki wyrzucają. Myślałem, że chłop odwiedza tą knajpę. No dobra. Mniejsza z tym, nie należy się śmiać z czyjegoś nieszczęścia. Jest drabinka, która prowadzi na górę, więc użyję jej. Zgodnie z sugestią gry. Okej. O kurczę. Oj, Wiedźminie, nieostrożny jesteś. Weź, no tak się rusz żwawi po prostu. Wesprzyj biedaka. Tak, chętnie. Jak zarobię na tej misji? Wyjdźmy tutaj. Niestety w Nowigradzie paskudnie pada. Oj kurczę, strasznie dużo energii straciłem, nawet nie zwróciłem na to uwagi. Może ja po prostu tutaj, żeby nie... A, mam dwa surowe... 37 butelek. 27 sztuk surowego mięsa. Spożytkujmy to wobec tego, żeby nie gniło to mięso w kieszeniach Wiedźmina. Okej, użyjmy
No dobra, to powiedzmy jeszcze się z godzinkę do tego wszystkiego prześpię i powinno być git, jeśli chodzi o poziom energii, medytacja. Nie, o jedną godzinkę. Do 8 się przespałem, no i świetnie. No i jest energia zregenerowana. Ops. Zlecenie zaktualizowane. Spotkaj się z Sukubem. Sukub. Czyli tu muszę zejść na dół, tak? Na to wygląda. Kim jesteś? Słyszałaś kiedyś o Wiedźminach? Przyszedłeś mnie zabić? Mam dwie odpowiedzi do wyboru. Nie no, nie będę z nią... Znaczy na razie nie będę miał... Znaczy może i mam zamiar ją zabić, natomiast nie chcę tego zrealizować od razu. Chcę porozmawiać. Na początek chcę porozmawiać. Dlaczego zabiłaś tamtych strażników? Byłam nieuważna i zaskoczyli mnie. Chcieli mnie zamordować, więc musiałam się bronić. Tylko tyle? Żadnej wzruszającej historii o ludzkiej nienawiści do wszystkiego, co obce? Nie zwykłam kłamać. Nie zwykłam też zabijać bez powodu. I znowu opcja wyboru. Muszą cię zabić, musisz odejść z miasta. A cóż, może spróbuję z nią załatwić tak, że jednak ona wyjdzie z miasta, obędzie się bez konieczności zabijania. Musisz opuścić miasto. A jeśli tego nie zrobię? Wtedy będę musiał cię zabić. Zawsze to samo. Nie cierpię zmian. Byłam głupia, że dałam się zaskoczyć. Będę musiał skłamać, że cię zabiłem. Zwykle przynoszę trofeum. Dobrze, weź to. I jeszcze to, bo póki co jestem na ciebie wściekła. Ale wiem, że gdy będę już daleko, złość mi przejdzie. Kopytka ma sukup. No dobra, no. Od góry całkiem nieźle wygląda. To już mniej zachwycająco. Dobra, czy ty, Sukubie, miałaś tu coś ciekawego? Nie, nie masz nic ciekawego, ale jest jakaś skrzyneczka. Czy w tej skrzyni coś będzie? Nie ma, niestety. Pusta skrzynia. Dobra. Chyba wyjdę sobie tymi drzwiami. Tak, jest szansa, że wyjdę i będę mógł odebrać nagrodę od strażnika, ale tymczasem przyjrzę się, co ja dostałem. Wejdę do ekwipunku. O, proszę bardzo, Mugraim. No, niestety o 3 punkty gorszy niż mój anteman miecz srebrny. Okej, okay, i klapy, trofeum Sukuba. Aha, jakąś wstążkę dostałem. Dodatkowe złoto plus 5%. Dobrze, no... Zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. Pewnie założę to trofeum, ale sprawdźmy mapę świata. Zobaczmy, gdzie ten strażnik się znajduje. Jest tutaj, okej. Okay. A więc trałujmy tam. Podejrzanie wyglądasz przy górze. Muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się Nowigrad podoba. Pięknie odtworzone średniowieczne miasto ze wszystkimi jej urokami, ale również i całym fetorem zawłoconych ulic, szczególnie tych pobocznych uliczek, bo jak widzieliście na rynku jest to wszystko fantastycznie wydrukowane. No piękny jest Nowigrad. Rzeczywiście, a poza tym zobaczcie, jaki jest rozległy. No to jest coś niesamowitego. Jest co zwiedzać tutaj. Piękne miasto. Czarownicy, mutanty, bluźnierce, koboldy. Teraz każdy. A tu przejdę przez most. Okej. Okay. Ubogi mieszkanin, dobra. Jest i strażnik miejski. No, Wiedźminie, gadaj co wiesz. Strażników zabił Sukub. Sukub? Tutaj? W Nowigradzie? Przecież światło wiecznego ognia chroni miasto. Widać były jakieś przerwy w działaniu.
Tak czy owak, sukup nikomu nie zrobi już krzywdy. Oto dowód. Chylę czoła przed mistrzem. A oto obiecana nagroda. No, ciekawym, co dostałem. Okej, zlecenie zaktualizowane, znaczy zadanie zaktualizowane i zrealizowane. Dobrze, zlecenie. 270 punktów doświadczenia i co jeszcze? I 186 nowigradzkich koron. I to chyba wszystko, a spójrzmy wobec tego... A zaraz jeszcze z tym strażnikiem? Nie, nie porozmawiam. Okej, ekwipunek. Zaraz, 676 punktów to zdobyłem do 1500, czyli do 17 poziomu. Brakuje mi jeszcze trochę, natomiast jest... Mam 16 poziom, nie jest on wystarczający do tego, żeby mógł się udać na Skelligę. No dobra, zadania. I zadanie z Jaskrem to jest spis cudzołożnic. Od śniączki Corinne Tilly Geralt dowiedział się, że będąc w Nowigradzie, Ciri skontaktowała się ze mną. Ze mną, czyli z Jaskrem. Wiedźmin udał się do Strzałwi i Rozmarynu, tak właśnie nazywa się ten przybytek, który dziedziczył Jaskier. Uroczego przybytku, który odziedziczyłem po wielbicielu mojej poezji tam, bowiem gdzie spodziewał się mnie zastać. Nagle odnalezienie Ciri wydało się Wiedźminowi bliższe niż kiedykolwiek. No proszę bardzo. Zantus. No dobra, to co, ja muszę się udać do... O, widzę jakieś zadanko poboczne. Widzę zadanko poboczne, świetnie. Zanim udam się do Zantusa, to jeszcze tutaj... Postaram się je wykonać. Zobaczymy przede wszystkim, na czym ono polega. Już widzę ulicznicę, która oznaczona jest wykrzyknikiem i biedactwo płaczcze. Skurwysyny! Przyjechała hołota z zamorza i myśli, że im wszystko wolno. Wiedźminie, pomóż! Zlituj się! A w jakiże to sposób mógłbym ci pomóc? Co się stało? Wyspiarze Skelligijczycy zajęli kuternogę Katarzynę. Jak to zajęli? Pobili karczmarza, wyrzucili dziewczyny i piją od wczoraj. Podobno jakiś łob zdobyli i oblewają. No ta, jak to Skelligijczycy? Za to ty mi, panie, na uczciwego wyglądasz. Pomóż, wypędź tych obwiesiów. Wiele nie mamy, ale wszystkie się zrzucimy. No jakże bym nie mógł, jeszcze jakby Wiedźmin nie pomógł damie. No dobra, zobaczę, co da się zrobić. Naprawdę? Czyli są jeszcze na świecie dobrzy ludzie? Nuwa. Wiki Dajło. Śledźmy to zadanie. Rozpraw się z pijanymi Skelligijczykami. Ciekawe, czy będę musiał ich pozabijać. Tędy jest wejście chyba do tego... do tej knajpki. Katarzyna Kuternoga bodajże ona się nazywa. Spójrzmy do dziennika zadań, co Jaskier po ten temat napisał. Kiedyś jakiś czas później Geralt odpowiadał jej historię, która zaczęła się pod tablicą ogłoszeń nieopodal karczmy Siedem Kotów. Wspomniałem, że coś... A nie, zaraz, co ja czytam? Boże jedyny. Zmienimy zadanie główne. Wiki Dajło. Boże. Nieopodal Kuternogi Katarzyny Geralt spotkał szlochającą kobietę. Nigdy nie mógł przejść obojętnie obok skrzywdzonej niewiasty. Zaproponował jej więc pomoc. Dziewczyna poprosiła go, by poszedł do Kuternogi Katarzyny i wyrzucił stamtąd bandę pijanych Skelligijczyków. Skelligijczycy. Ja tak na wszelki wypadek może się tutaj zapiszę, bo nie wiadomo, jak to z tymi Skelligijczykami będzie. No i teraz mogę już pewnie wchodzić do knajpy. Musisz sobie znaleźć inne miejsce. Dzisiaj ten lokal jest częścią Skellige. A co to, kurde, ambasada? A mnie się wydaje, że jesteśmy w Nowigradzie. A w Nowigradzie panują nowigradzkie zasady, które właśnie łamiecie. Że niby co? Napić się spokojnie nie można? Zabawić? Idź stąd, człowieku, bo poczujesz, co to gniew Skelligijczyka. Widać, że chłop uczestniczył już w wielu bitwach, bo zębów ma niewiele. Nie mam czasu na przepychanki, załatwmy to szybko we dwóch. Ale że co, kurwa? Co we dwóch? Co, ty mnie na schadzkę zapraszasz? Nie, głąbie. Wyzywam cię na pojedynek. Jak wygram, to zabierzesz kolegów i wyniesiecie się stąd.
A, to trzeba było tak od razu. Do okładania po gębie to ja zawsze chętny. No cóż, skoro tak... No, to by było na tyle, jeśli chodzi o walkę ze Skelgiczkami. Dobra, mam dość! Na cycki Freyi od razu przetrzeźwiałem. Panowie, wychodzimy. Zabawimy się gdzieś indziej. A proszę bardzo, jakie grzeczne towarzystwo. Słabe ramię ją dzierży, prawda? Okej, czas wrócić do panienki. Chłopaki mają rogi, jak nie wiem co. Ciężko ich odróżnić od Nilgardczyków. Dzięki za pomoc. Same byśmy sobie z nimi nie poradziły. Bogate nie jesteśmy, ale mam nadzieję, że to wystarczy. A ileż to dacie tych koron? Wystarczy. Bywaj. Okej. A ja jestem materialistą. O, pokażcie, no tutaj 25 punktów doświadczenia. No, nieduże. No i 15 nowigradzkich koron. Też niedużo. Dobra, wracamy do zadania z Jaskrem. Spis Złożnic. I podążamy do Dziegciu i Rozmarynu, czy jak to tam zwał. Elfia krew, co? Dziegi ci rozmary. Nie dziegi ci rozmary. Pamiętaj rozmary. Coś takiego już nie pamiętam. W deszczu stawka rośnie wolno, nie? A kawałek drogi do tego, do tej jaskrowej knajpy, czy tam do tego jaskrowego przybytku jest. A, szałwia i rozmary. No tak, czy mam tu napisane. Ojej. Tu do Króla celowo mnie prowadzi, żebym sobie troszkę miasto pozwiedzał. No, tak dookoła, wzdłuż murów. O, naprawdę świetnie wygląda Nowigrad. Bardzo, ale to bardzo mi się podoba, a już widzę, że zbliżam się do przybytku, który stanowi własność. O, spójrzmy przez okienko, co tam się dzieje. Nic niestety nie widać, jak przy jakichś gwiazdeczek. Tu jest wejście. U, zamknięte, no proszę bardzo. Nowy znacznik za to mam. A to pe. Czy z tej strony na przykład będę mógł wejść? Żebym was tu więcej nie widział! U. Myśmy tylko chcieli... Gówno mnie obchodzi, coście chcieli! Już was tu nie ma! Następnym razem nogi z dupy, bo wyrywa mi wsadzę w żyć, aż wam gębą wyjdą! Znajomy Zoltan, przyjaciel Geralta i Jaskra. Pięknie, cóż za spotkanie. I to właśnie w tym miejscu. Geralt, jak zawsze w porę. Zoltan, jak zwykle z butem na czyjejś życi. Co to za jedni? Lokalny folklor. Chwilę mnie nie było i patrz ich. Zadomowili się tu jak u siebie. Dobra. Czas na wiosenne porządki. Trzeba ich stąd wykurzyć. Przyłączysz się? Wedle życzenia. No cóż, znowu ulubiona rozrywka Wiedźmina, czyli mordobicie. Jak za dawnych dobrych czasów, co? Ta, zupełnie jakbyśmy nie wyjeżdżali za... Dostałem i to zdrowo. Zapłacisz za to! Oszołomili mnie. Oj. Jeszcze któryś tam. No i co? Jak rozgrywka? No, sprawnie nam poszło. Teraz to możemy przywitać się jak bogowie kazali. 100 lat cię nie widziałem, druku. Witaj, Zoltan. Dobrze wyglądasz. Ano, trenowałem ostatnio. Przez tę wojnę mahakamskiego trójniaka nie uświadczysz, ale redańskie jasne doskonale go zastępuje. Tyś za to trochę zmarniał. Trapi cię coś? No cóż, powiem Zoltanowi. Chodzi o Ciri. Wiem, że była w Nowigradzie. Może nawet dalej jest. Znaczy, że wróciła? A to dopiero! Ciekawe, czy bym ją teraz w ogóle poznał. Ile to już lat? 6?
7? Ale co ona tu właściwie robi? Prawdopodobnie się ukrywa. Może być w niebezpieczeństwie. Śniła ci się? Kilka razy. Ona i dziki gon. Niedobrze. Nie, nie za bardzo, ale za to wiem, że kontaktowała się z Jaskrem. No to mamy problem. A gdzie jest Jaskier? Ha! Sam bym chciał wiedzieć. Może by mi wyjaśnił, co tu się u diabła wyprawia. Wróciłem przed chwilą, sam widziałeś. Myślałem, że czeka na mnie gorący udziec i zimne piwo, a tu dupa. Jaskra nie ma, wszędzie bajzel, lokal zajęty przez włóczęgów, pojęcia nie mam, co się stało. Rozejrzyjmy się. Może trafimy na coś, co nas na niego naprowadzi. Dobra myśl. Proponuję zacząć od parteru. Lubił tam siedzieć i pisać. No dobra. Wygląda na to, że przyjdzie nam przeszukać ten lokal, tak? Przeszukaj parter, używając wiedźmińskich zmysłów. A więc włączmy je. Oho, list od wdzięcznej muzy. Ta tajemnica korespondencji? Lico me skłonił rumieniec. W czystą ekstazę wpadłam chłonąc. Palce twe na spragnionych strunach mej duszy. List od panki, ale tutaj jeszcze coś jest. 10 beczek wytrawnego z Tusą, 5 skrzynek sodeńskiego trójniaka. Nic ciekawego. Nie, właśnie tego szukamy. To jego terminarz. Ta, Jaskier i terminarz. Bardzo śmieszne. Obaj dobrze go znamy. Nawet jeśli coś tu notował, to pewnie po swojemu. I tylko on umie się rozeznać w tym chaosie. Poczekaj, może nie będzie tak źle. Razem z tym zacnym przybytkiem spadły na niego nowe obowiązki, w tym buchalteria. Notował też terminy spotkań, oficjalnych i prywatnych. Z kim się ostatnio widywał? O, jest. Wygląda na to, że ostatnio widywał się tylko z dziewczynami. Niezły pomysł. Jaskier ma długi język. Może wypaplał którejś ze swoich przyjaciółek coś, co nas na niego naprowadzi. Właśnie na to liczę. No dobra. Musimy się jakoś podzielić. A niech będzie tak. No, prosty sposób podziału. Dziewczyny z mojej kartki, a ty ze swojej. Zgoda? Okej. Okay. Zoltan, zaczekaj. To jest wierszem. A czym ma być? Przecież to notatnik Jaskra. Wspaniale. No dobra, widzimy się tu za jakiś czas. Wymienimy się informacjami. Ja tu jeszcze trochę ogarnę, zanim pójdę. Nie chcę zostawiać takiego syfu. A ty? Dobrze by było, żebyś przeczytał ten notatnik. Jakby co, jestem obok. No dobra, przeczytaj terminarz Jaskra, to co pasowałoby gdzieś usiąść. Jest też nowy wpis do dziennika Zoltan Chiwaj. No dobra, dobra, dobra. Nie no, siadać to nie będę bez przesady, ale w ekwipunku pewnie mamy. Zaraz, wróćmy. A list od panki to gdzie był? Jest list od panki. Fragment nieczytel. Nieźle się zaczyna. Gdy obdarzyłeś mnie swym hipnotycznym spojrzeniem, lica mnie spłonił rumieniec. Cały świat zawirował nagle w szale zapomnienia, a ja w czystą ekstazę wpadłam, chłonąc wszystko, co wokół, muzykę, śpiew ciebie. Przez ten krótki moment czułam, jakbym sama była lutnią, w której delikatnie muskasz i zapragnęłam, byś ułożył palce twe na sprawionych stronach mej strunach mojej duszy. No, pięknie to napisała. Dobra. No a teraz przejdźmy już do konkretów. Terminarz Jaskra. Ruzawar Atr. Brzmi to bardzo inkarcko. Jak róża tonie w pąsach, tak cudna roza wiecznie się dąsa. Dworskich manier uczyć się miała, miast tego jeno karełem machała. Złote miasto, willa z ogrodem. No, widzę, że i lokalizacja jest wpisana. A ciekawy jest ten zapis o Karle, którym machała. Zastanawiam się, o co może chodzić.
Boli, ona by chciała tylko w jedwabiach, ale gdy trzeba i siennik się nada. No i złote miasto, willa obok kostnicy, też niezłe miejsce. Bez bóla, nieśmiałe ma spojrzenie, lecz harców nie unika. Rozczula mnie, gdy pyta, jak to jest na wodnika. Za murze pralnia ujściu pontaru. Marabella, choć w Wolkowie mało kto jej dorównuje, władania lutnią nigdy nie opanuje. Okrawki przy placu biedoty. I Elihal, postać niezwykła, co naturę ma zmienną. Kto ja spojrzy jej oczy, dostrzeże nie jedno. Okrawki, szwalnia obok domu szkutnika. No, mamy też i lokalizacje, w których mieszkają one damy, z którymi Jaskier się spotykał. Dobra, porozmawiaj z Zoltanem, porozmawiaj Louis Valvalet. Porozmawiaj z Wespulą. 500 punktów doświadczenia od razu. No proszę, proszę, jeszcze nic szczególnego nie zrobiłem. A już mi do 17 poziomu brakuje zaledwie 300 punktów. Dobra, tak jak teraz operuję, najpierw rozpocznę od rozmowy z Zoltanem, z którym wymienię swoje spostrzeżenia na temat dziennika Jaskra. Co tu jeszcze robisz? Szukasz czegoś? A sprawdzam, czy nic nie zginęło. Cholera wie, czy czegoś nie wynieśli i nie sprzedali. W sumie dobrze się składa. Chciałem ci jeszcze o coś zapytać. No to po kolei przesłuchajmy go na temat znajomych Jaskra. Ona by chciała tylko na jedwabiach, ale gdy trzeba i siennik się nada. Molly sprząta w willi baronowej Lavalet. Miał w zasięgu baronową, a poprzestał na pokojówce? Wiesz, Jaskier nie szereguje ludzi ze względu na pochodzenie. W łóżku wszyscy są równi. No tak, poza tym dobry poeta to dobry obserwator życia, a taki musi badać świat z różnych perspektyw. Gdybym go nie znał, pomyślałbym, że jest zazdrosny o Marabelle. Ech, to chyba nie to. To jego dawna uczennica. Trochę mi o niej opowiadał. Chyba nie chce tego słuchać. I słusznie, bo w którymś momencie zaczęło się robić między nimi dziwnie. To znaczy? No, kazała mu się przebierać, mówiła do niego Christiana, siebie nazywała Anastazją. Rzeczywiście, galopująca perwersja. Żebyś wiedział. Raz mu powiedziała, że jest jej ogierem, a ten to oczywiście wziął za komplement. Ale jak wyjęła z szafki wędzidło i lejce, to zwiał przez okno. Dobre. Zapowiada się dość ciekawie. A Wespula? Wespula? Coś mi mówi to imię. Czy to nie ona kiedyś wyrzuciła przez okno jego gacie? Ona. I darła się na pół Nowigradu, że jest łajzą i zachrypniętym bażantem? Ona. I rzucała za nim doniczkami? Cóż, stara miłość nie rdzewieje. Yeah. No i właśnie Rosa Atre, czyli ta wypadka. Jak róża to nie w pąsach, tak cudna roza wiecznie w dąsach. Dworskich manier uczyć się miała, miast tego jeno karłem machała. Karłem? No, nie podejrzewałem go o taką skromność. Karzeł to gwychyr Rozy Faratre. Dobra nazwa, co? Dobra. Faratre? Jej ojciec nie jest przypadkiem nilfgaardzkim ambasadorem? Jest. Znasz go? To za dużo powiedziane. Zamieniłem z nim dwa słowa na zamku w Wyzimie. No, to masz mniej więcej jasność. Co to za jegomość? Zatrudnił Jaskra, żeby uczył jego córki sztuki retoryki. Ale ponoć mała Roza bardziej upodobała sobie szermierkę. Nie wierzę. Zamieniła światowej sławy barda na zwykłego fechmistrza? Podobno nie jednego. Co chwilę słyszę, że jej kolejni nauczyciele rezygnują, bo spuściła im manto. Teraz podobno jej ojciec znowu szuka kogoś nowego. No i pewnie zadanie dla Wiedźmina. No dobra. No i co? Kto to jest ta tajemnicza Elihal? Postać niezwykła, co naturę ma zmienną. Kto spojrzy w jej oczy, dostrzeże nie jedno. Wyczuwam jakąś większą fascynację. No, nie przepadam za elfkami, ale to jest wyjątek. Sama Francesca Findaber byłaby o nią zazdrosna. To może jednak sam do niej pójdziesz? Nie, lepiej ty to zrób. Czemu?
Widzisz, elfia uroda jest jak młode wino z Beauclair, a ja jednak wolę czystą wódkę. No dobra, to czas zakończyć konwersację. No to chyba wiem to, co chciałem wiedzieć. Dzięki za pomoc. Okej, no i co? Teraz mam porozmawiać z pozostałymi paniami, porozmawiać z Wespulą, porozmawiać z Elihal i tak dalej, zobaczmy jak to wygląda na mapie świata. A tu sobie mieszka Wespula, tu mieszka pewnie kolejna panna. No generalnie będzie okazja zwiedzić cały niemalże Nowigrad. Ale to już chyba uczynię w następnym odcinku. I w związku z tym serdecznie dziękuję Wam za poświęcony czas. Zapraszam na kolejny odcinek. Cześć i czołem!